ten pokaz ma trwać ponad 10 minut, a jednak trochę tych tak zwanych sztendrów jest. A co to ta na włoskach tak figlarnie ci śmiga? Takie papilotki. To pan fryzjer coś chyba tak, wymyślił. Tak. Myślę, że stres przyjdzie pewnie na 5-10 minut przed pokazem, aczkolwiek w moim wypadku jest tak, że on mnie zawsze motywuje, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Czy to jest ważne dla ciebie, w jakim miejscu występujesz? Czy na przykład w sali gimnastycznej w Koziej Bólce tak samo byś zatańczyła? Myślę, że tak samo. A prawda? Ja bym tam w ogóle nawet nie pojechał. Ja bym pojechała, dlaczego nie? Tutaj występuję dla ludzi, tam występuję dla ludzi, więc czym to się różni? To jest mniejszy stres, większy? Tak naprawdę jest to przyzwyczajenie, ale przy każdym wyjściu człowiek jednak czuje taką spinę i czasami się stresuje, ale jak już wyjdzie i zobaczy tych wszystkich ludzi, to chce dla nich wyglądać jak najładniej. Słucham muzyki, no i koncentruję się na tym, żeby nie spaść ze sceny, bo to też jest ważne, żeby nie pójść za daleko i nagle nie zniknąć, tak? Ale nie myślę o tym, że to o osobach, które mnie obserwują, tylko o muzyce, no i o tym, żeby dobrze przejść. Na tym pokazie są naprawdę zajebiście. Kocham piękne modelki, pięknych modeli, a jeszcze do tego doszli tancerze i tancerki. Dzisiejszy wieczór w Teatrze Wielkim zapowiada się na bogato. A my żegnamy i mówimy dobranoc Warszawo, dobranoc Polsko!